Witam Państwa serdecznie w ten zaskakująco mroźny poranek. Jak Państwo widzicie, przyniosłam dzisiaj ze sobą trochę sprzętu. Tak się jakoś zdarza, że zwykle noszę coś po kieszeniach. O, tutaj mam na przykład taki spinacz biurowy. Troszkę go pokiereszuję. I włożę do wrzątku. O, i już jak nowy. Proszę tego nie próbować w domu, bo to tak naprawdę nie jest zwykły spinacz. On jest wykonany z nitinolu, stopu niklu i nitanu, prawie że w proporcji 1:1, bo w takiej proporcji materiał ten wykazuje pamięć kształtu. Takich inteligentnych materiałów mamy w tej chwili na świecie bardzo, bardzo dużo, o różnych własnościach. Naukowcy prześcigają się w ich wynajdywaniu, następnie badaniu oraz poszukiwaniu zastosowań, z których my potem w życiu czerpiemy korzyści. Jak już Marek powiedział, jestem fizykiem, a fizyk to taki gatunek, który uwielbia zadawać pytania. Więc mam dla Państwa pierwsze pytanie. Co stanie się ze stalową kulką, jeśli wrzucę ją do wody? Czy ktoś z Państwa wie, czy utonie, czy wypłynie do góry? No, utonie, jasne, to nie jest trudne. Dobrze, a taka zakrętka po keczupie, taka dość twarda, duża, utonie, czy będzie pływać? Okej. Okay. Choćbym nie wiem, co robiła, i tak będzie pływać. Dobrze. A drewniany klocek? Pływa. Okej. Okay. Czyli, co nie jest zaskakujące dla Państwa, niektóre materiały pływają, a inne toną w wodzie. No to może sprawdzimy, od czego to zależy. Czy to zależy od ciężaru, czy to zależy od wymiarów, a może od materiału. Mam tutaj trzy łyżki. One są podobnych kształtów. Rzucę wszystkie trzy naraz do wody. Jedna jest z metalu, druga z drewna, trzecia z plastiku. O. Czyli najwyraźniej drewno pływa w wodzie, metale w wodzie toną, a z plastikiem różnie bywa. No to dobrze, to nie było takie znowu zaskakujące. A teraz weźmy coś, co znalazłam w swojej lodówce, co zapewne by w Państwa lodówce również się znalazło. Co z pietruszką? Czy pietruszka tonie, czy pływa? Okej, okay, no sprawdźmy. Okej, okay, pływa, dobra. A marchewka, taka kuzynka pietruszki? Mhm, dobrze, ta tonie. A cebula, to jest świeża cebula, dość twarda. Co zrobi? Pływa, tonie? Tam z tyłu się nie odzywają. Pływa, okej. Okay. A jabłko? Świeże jabłko, takie jesienne. Dobra. Mamy tylko dwie możliwości. Okej, okay, pływa. A cytryna z grubą skórą? No w końcu może coś jednak będzie tonąć oprócz marchewki. To nie pływa? Okej, okay, pływa. Dobrze. A banan? No banan też pływa. Trochę mu pietruszka przeszkadza. Dobrze. A grejpfrut? Najcięższy, co przyniosłam dzisiaj do badania. Pływa. A może tonie? O, pływa. A ziemniak? Wszyscy gotują ziemniaki, prawie codziennie. Okej. Okay. Jak widać, większość warzyw i owoców pływa w wodzie. Na tym moglibyśmy zakończyć warsztaty dla siedmiolatków. Ale my pójdziemy może trochę dalej i zajrzymy do wnętrza drewnianego klocka. Ociągnę sobie porządek, trochę zrobię tutaj. Co tu mamy? Państwo tego nie widzicie, nawet ja słabo widzę, ale tutaj są takie bardzo drobne kanały, kanały o bardzo małej średnicy. Co w tych kanałach może być? To już jest suchy klocek. Jak ten klocek był fragmentem drzewa, to prawdopodobnie w większości tych kanałów była woda. A teraz co tam jest? Czy tam jest woda? Czy tam jest może jakiś gaz? A może po prostu nic nie ma? Okej. Okay. Tu jakieś pomysły się pojawiają. Otóż gdyby tam nic nie było, to w tym pomieszczeniu też by nic nie było, czyli byłaby próżnia i ten wykład wyglądałby zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że dźwięk nie rozchodzi się w próżni. Całe szczęście, bo inaczej słyszelibyśmy te wszystkie huki z kosmosu. Okej. Okay. W
tych warzywach i owocach również jest trochę powietrza. Na przykład dla banana jest to dość oczywiste, że pomiędzy skórką a miąższem tam to powietrze się znajduje. Podobnie w cebuli. Cebula ma warstwy, tak jak wszystkie ogry, w związku z czym pomiędzy warstwami tej cebuli znajduje się powietrze. Czyli możemy wyciągnąć wniosek, że jeżeli jakiś obiekt zawiera powietrze, to on będzie miał raczej tendencję do tego, żeby pływać. No co stosujemy dość często, na przykład w projektowaniu pontonów, kamizelek ratunkowych dla lotnictwa i tak dalej. Podobnie jest ze statkiem morskim, każdym statkiem w zasadzie. Otóż kadłub takiego statku jest zrobiony z metalu. Powinien tonąć natychmiast, a jednak nie tonie, podobnie jak zakrętka metalowa położona na wodzie. Zakrętka nie tonie, dlatego że jest w niej mnóstwo powietrza tutaj. Jak zamienię powietrze na wodę, to idzie na dno. Zupełnie jak Titanic. W pływaniu nie chodzi bowiem o to, czy coś jest lekkie, czy ciężkie. Metalowa kulka jest lekka, a statek ciężki. Chodzi o to, czy jest ciężkie jak na swoje wymiary, czyli o gęstość, stosunek masy do objętości. A właściwie o gęstość średnią całego przedmiotu. Średnia gęstość statku morskiego zależy od tego, ile w tym statku jest metalu, a ile powietrza. Powietrza jest bardzo dużo, więc statek nie tonie, bo patrząc całościowo, jest mniej gęsty niż woda. No dobrze, no to już wykorzystałam dużo rzeczy z mojej kuchni. To mały sprawdzian może. Co się stanie, jeśli wleję olej do wody? Olej będzie pływał, no ale olej jest gęsty. Dobrze, to sprawdźmy. Okej. Olej wypływa. No to jak to jest możliwe? Przedtem powiedziałam, że jeżeli jakieś obiekty są bardziej gęste niż woda, no to opadają na dno. A tutaj olej gęsty wypływa. Co się stało? Otóż olej nie jest gęsty. To, co jest gęste, to woda. Natomiast olej jest lepki, bardziej lepki niż woda, dlatego ciężko nam go mieszać albo wylewać z naczynia. Okej. W takim razie... Dobrze, to była lekcja fizyki dla siedmiolatków. Właściwie można powiedzieć, że wykorzystaliśmy tutaj pewne prawo, które jest prawem jako pierwsze wprowadzane w szkole. Jest to prawo Archimedesa. Państwo świetnie poradziliście sobie z tymi hipotezami, ale troszkę słabiej niż siedmiolatki. Może dlatego, że umysły siedmiolatków nie są zajęte kursami giełdowymi albo notowaniami walut. Siedmiolatki mają niesamowitą zdolność do tego, żeby obserwować otaczającą ich rzeczywistość. W tej sytuacji prawo Archimedesa nam pomaga. Tak jak pomaga nam w tym, żeby korzystać z niego w domu. Otóż Państwo w swoim domu macie najchłodniej w piwnicy, a najcieplej na strychu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ciepłe powietrze jest mniej gęste niż powietrze zimne. I o tym właśnie mówi prawo Archimedesa. Otóż nie zapytam Państwa raczej, czy Państwo lubiliście fizykę w szkole. Bo mogłoby się na nas okazać, że macie do wysłania SMS-a jakiegoś, albo być może zostawiliście włączone żelazko w domu. Zapytam, dlaczego ludzie fizyki nie lubią? Dlaczego fizyka kojarzy się ludziom bardzo źle z tym, że traktują ją z zażenowaniem albo wręcz z niechęcią? Bo fizyka w szkole była nudna, żmudna albo dla wybrańców. A dla mnie fizyka to wakacje pod żaglami, to szyby mojego auta zamglone o poranku, to tęcza na wodospadzie Niagara, to
bańki mydlane namiętnie produkowane przez moją córkę, albo siła, która unosi krzesełka karuzeli, kiedy ona wiruje, to majestatyczna statyka budynków, to wreszcie refleksy słońca na falach. Fizyka to nieustanna odpowiedź na pytanie dziecięce, a dlaczego? To także wielki wybuch, cząstki Higgsa, ciemna materia, ale to później. Fizyka to przede wszystkim życie. Zresztą nie tylko fizyka, nauki w ogóle. Marzy mi się taka szkoła, w której będziemy uczyć z przyczepnością do życia. Taka szkoła, która do życia przystaje, w której będziemy uczyć kompetencji i wykorzystywania informacji, a samej wiedzy, czyli informacji w mniejszym stopniu. Marzy mi się szkoła, która nadąża za codziennym życiem, w której dzieci są uczone tego, co im jest potrzebne tu i teraz i co im będzie potrzebne w przyszłości. Szkoła, która rozwija naturalne zainteresowania i zdolności. Jeśli Państwo macie przypadkiem w domu takie dzieci jeszcze szkolnie niezmodyfikowane, to zapraszam na stronę internetową Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik, na której proponujemy entuzjastycznym rodzicom i nauczycielom proste doświadczenia z całej przyrody, takie, które można wykonać w domu bez dodatkowych nakładów finansowych. Proponujemy tam też niestandardowe testy z przyrody i staramy się budować inne spojrzenie na edukację przyrodniczą. Czy taka indywidualna szkoła jest w ogóle możliwa? Szkoła, która rozwija indywidualne zdolności i daje jakieś kompetencje. Otóż pojawiło się pewne światełko w tunelu. Jak Europa długa i szeroka, wszystkie ministerstwa edukacji wprowadzają dyrektywę opartą na raporcie Rokarda sprzed 5 lat. A dyrektywa ta mówi, nauki przyrodnicze powinny być uczone metodą badawczą. Jakże słusznie, ja się podpisuję obiema rękami. Jednakże jest pewien szkopuł. Otóż co innego jest zapisane w podstawach programowych, a rzeczywistość skrzeczy. Nauczyciele po raz kolejny zostali postawieni przed faktem dokonanym. To znaczy mają coś wdrożyć, ale nikt im nie powiedział, jak to zrobić. A obawiam się wręcz, że nawet efekty tego wdrożenia będą traktowane z przymrużeniem oka. Bo jak nauczyciel, sam uczony w szkole i następnie na studiach metodą talk and chalk, czyli kreda i tablica, ma naraz dostać olśnienia i uczyć metodą badawczą. To jest trochę tak, jak ja bym Państwa miała teraz nauczyć obsługi tramwaju. Dodajmy, że nie mam o tym zielonego pojęcia. Ale w zasadzie tak, jestem kierowcą kategorii B i fizykiem, więc właściwie powinnam sobie bez problemu poradzić. Po tygodniu zmagań pewnie bym dała radę. Dodajmy, gdybym miała jakąś silną motywację. Natomiast po co? Czy nie prościej by było, żeby ktoś mnie w tej materii po prostu przeszkolił, a następnie, co bardzo ważne, pozwolił mi popróbować pod okiem fachowca? Wtedy byłoby znacznie łatwiej, znacznie efektywniej. Żeby ta reforma nam się udała i nie pozostała na papierze, potrzeba nam szkoleń, prawdziwych warsztatów dla nauczycieli, takich praktycznych. Bo bez tego szkoła pozostanie bastionem dinozaurów. Ostatnim zresztą. Nie będziemy uczyć kompetencji, które naszym dzieciom w przyszłości, jeszcze do końca przez nas nierozpoznanej, będą szalenie potrzebne. A przy okazji rozwiejemy ich ciekawość świata, z którą wkraczają jako 6-7-latkowie w mury szkolne. I szkoła pozostanie szkołą strachu. Strachu uczniów przed nauczycielami. Jak ja mam się tego wszystkiego nauczyć? Na pamięć. Strachu nauczycieli przed uczniami. Nauczycielka przyrody mówi mi, ja się boję uczyć tych elementów fizyki, które są w przyrodzie, bo ci uczniowie wiedzą więcej niż ja. Zadają mi niewygodne pytania. Strachu dyrektorów przed ministerstwami. Dyrektor mówi do mnie, nie możemy uczyć metodą aktywną, dlatego że nie mamy czasu. Musimy uczyć do egzaminów. W końcu strachu ministerstwa, które wiecznie się obawia, że dzieci są mało inteligentne i leniwe. Czy sami zainteresowani są gotowi na nową szkołę?
Otóż przeprowadzonych przez nas badań w ramach unijnego projektu Secure w 60 szkołach w Małopolsce wynika, że nauczyciele bardzo rzadko skarżą się na niskie płace. Najczęściej proszą nas o kompetentne szkolenia i o materiały do prowadzenia zajęć. Na takie szkolenia zresztą są w stanie przyjść nawet w niedzielę, co w Europie Zachodniej zupełnie się nie zdarza. A same dzieci, przebadani 11-latkowie mówią mi, chcemy, żeby od nas wymagano, chcemy coś robić. Najgorsza jest nuda i banalność. Szkoda na to czasu. Pytanie, do jakiej szkoły chciałyby chodzić państwa dzieci i do jakiej szkoły wy chcielibyście te dzieci posłać? Człowiek uczy się życia przez całe życie. Czas spędzony w szkole nie powinien być tutaj wyjątkiem. Jednak bez fantastycznych szkoleń dla nauczycieli, bez wsparcia merytorycznego zarówno podczas studiów, jak i później, w czasie ich lat pracy, taka szkoła po prostu nam się nie zdarzy. Bez względu na to, jak szczytne będą dyrektywy unijne, jak wspaniałe zapisy w programach nauczania i jak wielkie nasze rodziców marzenia. Dziękuję bardzo.